Rafał Brzozowski swoją karierę rozpoczynał jako wokalista, jednak o wiele większą popularność przyniosła mu rola prowadzącego teleturnieje w TVP. Zaczął trwałą współpracę z Telewizją Polską, prowadząc teleturniej Koło Fortuny. Po dwóch latach przejął inny program TVP, jaka to Melodia? Brzozowski właśnie opublikował na swoim TikToku skierowany do fanów filmik. Gwiazdor TVP poinformował najpierw, że wybiera się na krótkie wakacje zamierza trochę powędkować i uprawiać kitasurfing. Muszę odpocząć po ostatnich wrażeniach odnośnie tego, co działo się ostatnio u mnie w pracy, powiedział wokalista. Czyżby także Rafała Brzozowskiego dopadły kłopoty związane z szeroko zapowiadanymi zmianami w TVP? Później zrobiło się poważniej. Jak się okazuje, prowadzący jaka to melodia postanowił ostrzec swoich fanów przed oszustami. Brzozowski, jak wielu innych celebrytów, padł ofiarą kradzieży wizerunku. Jest to na tyle niebezpieczne zjawisko, że może się wiązać z nieprzyjemnościami, nie tylko dla celebryty, ale również dla jego fanów, którzy przez swoją naiwność mogą przysporzyć sobie dużych problemów. Rafał Brzozowski poinformował swoich fanów, że nie dajcie się dłużej oszukiwać. Podsumował wokalista, kradzieże wizerunku są ostatnio prawdziwą plagą wśród celebrytów. O podobnych praktykach informowała niedawno Anna Mucha. Oszuści zaatakowali także Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Zobacz też, pilne wieści o Brzozowskim. Zdjęcie wywołało poruszenie na całą Polskę tak mieszka Rafał Brzozowski. Wygląd jego apartamentu może wielu zaskoczyć. Smutna Cichopek w błękicie oceanu wychodzi z TVP. Na palcu brak obrączki. Zdjęcia.